Zważywszy na fakt, iż użytkownik serwisu YouTube znany jako Soldat Gaming dołączył ostatnimi czasy do grona niedzielnych graczy, z dniem dzisiejszym jego kanał przejmuję ja, The Agnesism. Dotychczas u Soldata było tylko goło, teraz będzie goło i wesoło. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Soldat, a to jest nowy filmik informacyjny gdzie będzie tylko mój głos i jakieś obrazki, nieważne jakie. Na początek chciałem powiedzieć, że nie będzie żadnego przemówienia kanału. Nie, 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 nie. To było wbicie się na kanał. Ktoś mi się nie mógł tego po prostu wyciąć kompletnie i chciałbym Was przeprosić od razu za nieaktywność. To się na pewno już więcej nie powtórzy, chociaż... Może nie na pewno, ale no, postaram się, żeby się to nie powtórzyło. Mam nadzieję, że teraz zostaniecie do końca i posłuchacie, co napędzenia do odnośnie moich kolejnych serii. A więc na początek tak. Omówmy stare serie, czyli Frag Movie. Seria Frag mówi to jest ogólnie z BF4, tak? Będzie się to już pojawiać niestety coraz rzadziej, bo mniej, mniej gram w BFa. Naprawdę o wiele mniej, o wiele rzadziej. Ale może Frag mówić się zamienić na Overwatcha i to by było o wiele lepszym pomysłem, bo w tym momencie Overwatch jest moją grą, którą gram dzień w dzień, dzień w dzień. Lecąc dalej, Best of the Week, czyli seria poniedziałkowa albo wtorkowa, w zależności od tego, jak mi wypadło. Wracamy do tej serii, Kurwa, wracamy do tej serii na pełnej pizdzie. Ale nie muszą to być materiały z jednego tygodnia. Mogą być to materiały z sprzed miesiąca, z przed dwóch, ale po prostu taki jeden kompletny akcja, która mi nie, nie jest potrzebna. W tym momencie na koncie, swój, na komputerze swoim, jak się nie mylę, mam jeszcze trzy albo cztery filmiki z yy, BFA 4, jak jeszcze miałem z, yy, komputer przed formatem. Te filmiki nie są... kompletnie są powiązane i wydaje mi się, że można je spokojnie wpleć w... Hmm, właśnie w tą Best of the Week Lecąc dalej, archiwum live zostanie kompletnie zlikwidowane <grym> yy, A Live y będą tylko na Twitch'u I nie będzie żadnych archiwum, nic kompletnie yy, Ogólnie w tym momencie macie link na... Tutaj gdzieś na środku jest link I wbijajcie na niego Będę starać się streamować Tak gdzieś mniej więcej raz Dziennie, może jak się uda Raz na dwa dni, raz na trzy dni godzinach 18 do 22, coś takiego, może w weekendy to będziecie się pojawiać częściej. Poza tym, na streamach możecie zobaczyć mnie z kamerką, moje reakcje na żywo, ale nie zawsze, bo jak jestem sam w domu, to nie ma problemu. Ale jeśli jestem sam w domu, to muszę mieć na uwadze to, że w każdym może ktoś mi bić do pokoju i nie mogę wtedy mieć włączonej kamerki, bo co to by było za sytuacja, że ktoś mi bije do pokoju, uznajemy, że w samych majtach i biega po streamie. Nie, 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 takich możliwości nie może tutaj być. Lecę dalej. Śmiechował Soldata, kolejną seria, Co z nią zrobimy, to jest. Pytanie bardzo trudne, ponieważ często jest tak, że mi się nie chce po prostu nagrywać tych wszystkich śmiesznych akcji z TeamSpeaka, Tych akcji codziennie jest około 100-200. Jeśli miałbym to wszystko wyciąć, to bym mógł rzucać codziennie nowy filmik ze śmiechową soldata z ekipą z TeamSpeaka, z tym jak się wyzywam, jak są śmieszne akcje, co się odwala na różnych serwerach i inne rzeczy, ale. To będzie zabawiać się bardzo rzadko, ponieważ, no tak jak mówię, mi się tego nie chce obrabiać aż tyle, bo to jest trochę jednak roboty. Jeśli mam ten się na Teamspeaku 8 godzin i, w ciągu, i teraz te 8 godzin się nagra, no to z tych 8 godzin wytnę 4 godziny. I te 4 godziny teraz muszę obrobić tak, żeby z tych 4 godzin było 10 minut maksymalnie. No nie wydaje mi się, że to nie ma sensu. tego oczywiście, będą dalej pojawiać takie krótkie i spontaniczne filmiki, jak Motywacja, jak e, Dzień z Pegierami, tylko może teraz będzie troszeczkę inaczej. Inne to będą plutony teraz, może. Z innymi ludźmi, ale czemu by nie. Kolejnym tematem na nowe serie to są... Co piątek będzie się pojawiać bójka z Hotsa. Kurwa. Przepraszam, wracam do tematu. Co piątek będzie się pojawiać bójka z Hotsa z moimi akcjami. I ogólnie podsumowaniem tego, jak to wygląda, pokazaniem portretu i czy w ogóle jest to sens jako bójka. Bo było dużo bójek w, w Hotsie, czyli Heroes Storm, gra od Blizzarda, jakbyś nie wiedział. Które były zjebane pod tym względem, że bójka trwała 20 minut, a bójka ma trwać ile koło 5-6 minut max, Być szybka rozgrywka, nie wiem, gdy idziesz do roboty, ale śniesz pół godziny wcześniej. I żeby nie grać, może mi się uda zagrać te 20 minut? Nie, masz zagrać sobie bójkę, która będzie trwała 5-10 minut. Według mnie takie jest podejście tego. Więc będzie podsumowanie co piątek bójki i będzie się pojawiać w godzinach wieczornych raczej. Do tego. Co jakiś czas będą pojawiać się nowe filmy informacyjne, tak jak ten. Czyli będą mówić, co się dzieje mniej więcej na, na tym mać, na, na nie na tym mać, tylko na YouTube. Co ja będę w tym będzie robić, jakie nowe serie wprowadzamy i w ogóle. Lecąc dalej, co jakiś czas będą pojawiać się nowe filmy informacyjne, tak to już przeczytałem. Kurwa Tomek. Psz, cofamy się. Du, 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 du. Również zaczniemy robić gameplay z różnych gier, ale jednocześnie z jednej, ponieważ nie nadąży nagrywaniem na więcej niż jednej gry. W tym momencie na stanie grę Crysis 3 na komputerze, na jej no, kupiłem ostatnio za 7 złotych i tam gdzieś przypadkiem, bo mi się misklikło. No i tak szczerze mówiąc, bym zagrał to, ale no jeszcze nie grałem i tak właściwie myślę, żeby zagrać to na streamie, albo nawet na YouTuberze to wrzucić. Będzie nawet ciekawie, zawsze będzie jakiś nowy materiał. I taki materiał by się pojawił na pewno w sobotę, niedzielę, bo to jednak jest. Obróbka. Uznajmy, że pół godziny filmik trzeba nagrać, potem pół godziny trzeba to renderuje się. W sensie no nie renderuje się. Pół godziny potem się obrabiać i potem pół godziny renderu, ringu, Czyli to jest mniej więcej półtorej-dwie godziny sam jeden filmik. Taki bez obróbki, bo jednak 10 czy 20 minutowych filmik, który nagram, nie potrzebujesz tyle obróbki, co filmik z taki jak nie wiem, fragmovie czy coś innego. Do tego może zacząć się pojawiać różne pełne gameplaye z takich gier jak Hots, jak Overwatch. Jak może Hearthstone, jeśli wrócę, hmm, może pełne mecze z Fifa 17, może jakiś pełny mecz z Battlefielda 4, ale to wszystko będzie podciągane pod darą serię, czyli uznajmy, że jak jest seria z Overwatcha, to uznajmy, że będzie podciągnięte to pod Overwatch, nie będę się rozrabiać na takie serie jak, że jest, nie wiem, Overwatch, coś tam, Overwatch coś tam, coś tam, coś tam tak jak było z Battlefieldem, że nazywają sobie to sp Drunk Sparring, yy, Sparring, coś tam jeszcze, Frag Movie zwykłe, paby. I inne. Nie, takiego czegoś starać się nie będę robić. Chociaż pewnie jednak, jest zrobię, znajdziecie, bo to jednak się rozróżnia, co, co dany filmik pokazuje. O live'ach już wspominałem. Dodatkowo może pojawić się filmik z PLB, tylko że niestety nie grałem w tym teraz dwa dni, bo nie byłem w stanie. W piątek miałem problemy troszeczkę jest z. rodzinne, jakby nazwać? Nieważne. I nie grałem po prostu w meczu, a wczoraj nie byłem w stanie, po prostu mi kompletnie nie zniosło, więc nie grałem przez dwa dni już PLB, czyli nie grałem. PLB w eliminacjach, to się zadaje, że taka tam jest, no 4 mecze, 5 grup, 2 grupy są po 4 mecze, każdy gra, nieważne. Dodatkowo będę robić na dniach kolejny filmik overlaya pod Twitcha i to będzie teraz Twitch, nie off Twitch, tylko overlay pod Overwatcha i ten Overwatch Overlay, kurwa, to jest to samo, Overlay, Overwatch, prawie podobne, nieważne, i ten Overlay pod Overwatcha prawdopodobnie też nagram i też go wrzucę na YouTube, żebyście nie widzieli jak to działa, jak to wygląda, jak tworzy się dane Overlay, oczywiście wszystko jest na czasie razy 600 może, pośpieszone razy 1000, coś takiego, nie pamiętam jak tam było, ale przyspieszenie było dość bardzo duże. No więc co, ja myślę, że to będzie koniec tego odcinka, w sensie bardziej krótkiego, informacyjnego niż jakiegokolwiek innego, ale w tym tygodniu się już nic nie pojawi, dopiero w następnym tygodniu, prawdopodobnie może jutro już się uda zrobić best of the week, z którą jest tych akcji z BFA4, jak mówiłem, że mam tam. Do tego mam nadzieję, że pojawi się za niedługo już za tydzień w piątek ten mecz, nie mecz, tak mecz, bójka, chodź, no właśnie. To co ja się mi żegnam, to był krótki filmik, odcinek, krótki filmik o informacyjny. Komentowałem to ja, soldat narka.